No i jestem na startowisku w Brzuzie. Wyszpyliłem się, silnik rozgrzany. Także startuję, zapraszam do oglądania pionek z góry. Dobra, wystartowałem, start był bardzo ładny, lecę nad pionki, kierunek 185 stopni. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców pionek. No i aktualnie lecę pod wiatr, moja prędkość 35 km na godzinę, wysokość 114 metrów nad poziomem morza. No i powoli dolatuję do pionek, zostało mi jeszcze 5 minut drogi. Jestem nad Puszczą Kozielicką. Kolega Grzegorz prosił, żeby odwiedzić go tutaj na ulicy Partyzantów. Grzesiu, spełniam twoją prośbę. I zniżam lot. No tutaj czuć, że miasto pracuje. Także pozdrawiam bardzo serdecznie mieszkańców pionek i do kolejnego zobaczenia. No tutaj nad lasami znacznie spokojniej niż nad pionkami. No i jak
aktualnie przelatuje nad Augustowem w linii piątki. Podchodzę do lądowania. Zaczyna robić się już bardziej niespokojnie. Wiatr tak około godziny 9 miał się wzmagać. Dobra, spójrzmy, ile dzisiaj tutaj zrobiłem. 58 minut, 40 km, bez 2 minut godzina. Także pięknie polatane. Spójrzmy, ile paliwa mi zostało. Miałem 5 litrów, dolałem 2. Miałem 7, zostało mi 2,5, 3 prawie. No, także około 4 litrów. Tak pali mniej więcej teraz na tym śmigle. Śmigło Wetek spisuje się rewelacyjnie, bardzo dobrze wkręca się na obroty, ma duży ciąg. No, jestem zadowolony, nie ma żadnych drgań, także mogę powiedzieć śmiało, że to śmigło jest stworzone do Mostera 185. A ja ze swojej strony, moi drodzy, wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy wspólny lot. Zapraszam do kolejnych, zapraszam do subskrybowania kanału Skrzydła Mazowsza. No i oczywiście do lajkowania, do komentowania. Do zobaczenia. Hej!